dobry, taksóweczka, zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dokąd jedziemy? Na Hadańsko? Tak jest. Tam koło Studnicza Rogniec. W niedzielę pozamykane sklepy, trzeba w tygodniu robić zakupy, nie? Dokładnie. No ale w niedzielę też jest co robić w Gorzowie, nie? No powiedzmy. Powiedzmy, że tak. To akurat tak. A co takiego się dzieje w niedzielę? Tak, gdybyś nie wiedział, kurczę. Nie, pani, ja cały czas w pracy tak nie zorientowany jestem w tych wydarzeniach gorzowskich. Może pani poopowiadać, co się dzieje ciekawego. Słucham? Mechanik. Nie, pani, trzeba sobie jakoś radzić w życiu, nie? Trochę się coś tam pomajstruje, trochę się taksówką pojeździ. Co jakoś tam do ostatniego się przytrzyma, nie? To jak z tą niedzielą? Coś powie mi pani więcej, czy nie? No może sam się wybiorę, jak mi pani coś tu poleci. W niedzielę może sobie wolne zrobię. Meczyk? Piłka? Gdzie, gdzie, gdzie? A tu, to jest Studnia Czarownic? Tu mnie nie było jeszcze, przyznam szczerze. Ale tu taki czek mały. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To był mój pierwszy kurs. Dzięki. Także dzięki. Do zobaczenia w internecie. Oj, już otwieram. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wrażenia? Dobre, dobre. Państwo wiedzą, z kim jechaliście? Tak. Siostra oczywiście. Bardzo dobrze wie. Dobry kierowca? Dobrze. Miły, sympatyczny bardzo. Czyli rozumiem, że już w najbliższą niedzielę spotykamy się na meczu. Tak, tak. Dokładnie. Dzień dobry, witam panią. Ja też jestem, na Słowiankę proszę, też jestem fanką. O, ja też jestem fanem, wie pani? Lubię, lubię Stal, chodzę, ciuchy klubowe, wszystko, na każdym meczu jestem, wie pani? No, ja też. Staram się, przynajmniej czasami wypadnie mi, ale... Centrala, witam, 754475, numer boczny, na Słowiankę kurs. Ale wkurza mnie to, że nie będzie tego Grand Prix w ogóle, że tak w tym dziurze. No, jest. Wie pani, mi też wielka szkoda, bo też byłem na tym Grand Prix ostatnio, tak mi się spodobało. Kurczę, no. Komplet publiczności. Taka atmosfera fajna. Widzi pani, jaka pogoda słaba była, to nikt się tym nie przejmował, to każdy się cieszył, atmosfera, super, wszystko. Jeszcze nasz zawodnik Martin wygrał, nie? No ale będzie Puchar Świata, to też fajne zawody, nie? No też fajne, ale to... No niech mi pani nie powie, że pani na Puchar Świata się nie wybierze Polakom kibicować. No ja pójdę, ja na pewno pójdę, wie pani, ja lubię Puchar Świata. Na wszystkie te mecze No, no przede wszystkim to już się nie mogę doczekać tego najbliższego meczu teraz w niedzielę, wie pani, nie? Półfinał. Wybiera się pani też? No właśnie, jak zdążę przyjechać, to pójdę, a jak nie, to nie. Tak, właśnie dlatego mówię, że staram się zawsze być, ale nie zawsze mogę, bo czasami muszę wyjechać, a taką mam niestety pracę, takie zajęcia, że nie zawsze zdążę. Ale fajnie, że mamy ten żużel w Gorzowie, naprawdę. Jest się czym pochwalić tak w Polsce, nie? No. Wszyscy kojarzą właśnie. Od razu Gorzów z tego znany. Dokładnie, jest, też tak myślę. Taki mamy też piękny stadion, ten stadion jest przepiękny. Przepiękny. Zielona Góra nie ma takiego nawet, Wrocław nie ma chyba takiego nawet. Pewnie, że stadion mamy przepiękny, naprawdę. Tor też, zawsze ciekawe zawody. Aha. Jest na co popatrzeć. Ale najpierw chciałbym pani wręczyć bilecik na ten nasz najbliższy mecz niedzielny. Dziękuję pan. Szymon Woźniak, bardzo miły zawodnik Stali Gorzów. O Jezu, jak miło! I pan jedzie taksówką? No widzi Boże, pani, taka jak... właśnie akcja. Kurs jest od Joker Taxi za darmo, także żartuję, ma pani dwie dyszki na kiełbasę w niedzielę. Bilet jest od Stali Ale Gorzów. Numer. A jechaliśmy samochodem z grupy GZ.
I to wszystko dla pani. Specjalnie. Jezu, ale szok! Szok dosłownie. Było mi bardzo miło, była pani świetnym pasażerem. No. Bardzo mi się miło z panią rozmawiać. Aż idę pani drzwi otworzyć. A nie, 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 nie. Jezu. Proszę bardzo. Dzięki serdeczne. Dzień dobry. Ojej, dzień dobry. A pani poznała, z kim pani jechała? Nie, bo widziałam tylko głowę, ale było sympatycznie bardzo. Dobry kierowca? Bardzo dobry kierowca, szybki, bystry, bardzo dużo ma w sobie takiej spostrzegawczości. Także cudownie się jechało, miła była rozmowa, bo przecież cały czas rozmawialiśmy o stali i o naszych żużlowcach, o naszym pięknym stadionie, tak prawda? Jest. O również kibicach, o tym, że świetne mecze są, piękne są, bo są widowiskowe, że świetnie sobie ludzie radzą, bo zawsze utrzymają tor w porządku, także tutaj pan mnie trochę też poduczył, aczkolwiek dużo wiem o żużlu, ja jako osobiście, ale no przesympatycznie, no dla mnie jest to wielkim zaskoczeniem, bardzo przyjemnym, już od dawna nie miałam takiej miłej niespodzianki. I w niedzielę widzimy się na stadionie żużlowym. No koniecznie. Żużlowym. Kto wygra mecz? No przecież my wiadomo, to o czym, nie mamy o czym mówić. Zresztą ja popieram żużel, że tak powiem, od tych małych dzieciaków, począwszy od Wawrowa, poprzez nasz klub Gorzowski Stali od zawsze. Od mojego dziecka jeszcze nie było tak pięknego stadionu, ani takiego pięknego zespołu żużlowego. Dzień dobry, zapraszam. Dzięki. Ale niespodzianka. Zapraszam, dzień dobry. Dzień dobry. Oj, chyba jeszcze raz. Zaczynam kurs. Jak tam przygotowani? Przygotowania cały czas w trakcie. Mam nadzieję, że nie tylko u zawodników, ale u kibiców również. Jak się nie udaje dojechać, to zawsze oglądamy, nie? No, ale to taką wymówkę to tam w rundzie zasadniczej to jeszcze raz, dwa razy w sezonie możemy zrozumieć, ale no już teraz jako medale jedziemy, to już teraz żadnych wymówek nie przyjmujemy. Nie ma. Prawdziwy kibic jest na stadionie w najbliższą niedzielę. Bo jak teraz wygracie, to później 16, tak? To jeszcze nie wiadomo, bo nie wiadomo, kto wygra drugi półfinał. Aha. Mama, to nie w tym macie. No jak nie w tym macie? No zobaczymy, jak to się poukłada, ale... To chociaż kogoś w zastępstwo, żeby młody miał z kim pójść, z Bójkiem. Z tatą pójdzie, albo z Bójkiem. Z tatą. Najlepiej i z tatą, i z Bójkiem. No najlepiej. No i jakby mama mogła pójść, to już w ogóle by było super. Teraz może się uda, nie? Serdecznie zapraszam. O 16:30 zaczynamy. Tak. Będziemy mogli sobie zrobić jeszcze z panem zdjęcie, jak już skończymy kurs? No pewnie. Chcesz, syneczku? Tak. Może samemu byś chciał spróbować jeździć? No właśnie nas namawia. No właśnie, namawia. Krosa chce mieć. A ile masz lat? Ja? No ile masz? Ile teraz skończysz? Skończyć 9, no. Ja zaczynałem jak miałem 7. To już spokojnie mógłbyś kółka kręcić w Wawrowie. Na minitorze. Widzisz? Właśnie nas męczy teraz. Męczy. Tutaj, tak? Może tak, być? Tak, no, super. To poczekajcie sekundkę. Jeszcze oczywiście od Stali Gorzów. Proszę bardzo, 3 bileciki, żeby jeszcze tata albo wujek mógł pójść. Bardzo. Żeby mama oczywiście mogła pójść. Bardzo kurs dziękuję. Jest za darmo od Joker Taxi, który jest sponsorem Stali Gorzów. Jechaliśmy autem z grupy GZ, która również dla was tą taksówkę przygotowała. A dla Kacpra. Młodego kibica Kacpra podpisuje swoją pocztówkę na pamiątkę. Dzień dobry. Pani wie, z kim jechała? Oczywiście. Pani wiedziała z naszymi z naszym bohaterem gorzowskim. Jak wrażenia? Bardzo fajnie. Fajnie. Zwłaszcza synek, tak? Zadowolony jesteś? Tak. Kolegom będziesz opowiadał? A w niedzielę będziesz na żużlu? No raczej tak.
Na pewno. Co to znaczy raczej? No będę na pewno. Musi namówić wujka i tatę. Namówimy. No ale myślę, że teraz już nie ma wyjścia.